Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, Ola. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ostatnie spotkanie w dniu dzisiejszym, dniu, przypominam, bardzo ważnym, ale takim dniu, który powinien być obchodzony przez 365, a czasem 366 dni, czyli Dzień Ziemi. 22 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. I w związku z tym porozmawiamy sobie o kotach. Przed momentem rozmawiałem z Michaliną o filmie Psie Pole, gdzie rozmawialiśmy o relacji psów i ludzi. Tam też był kot, ale jeden, ale uciekł w tym filmie. Później wrócił, a tutaj mamy tylko koty. Karolina Jacewicz i José Jimenez Munoz są moimi gośćmi. Right pronunciation. Right? Perfect. Yes. Ok. Będziemy rozmawiać o wideoklipie Not All Cats Are Grey at Night. Właściwie też dobrą porę obraliśmy, bo teraz ciemniej za oknem, czyli można po spotkaniu, po rozmowie wyjść i poszukać kota. U mnie jest akurat dużo kotów na podwórku. No my jesteśmy na poddaszu teraz, więc mamy łatwiej szukanie kotów. No, no właśnie, no to tak, to zachęcamy, słuchajcie, do eksploracji waszego rejonu pod kątem kotów i sprawdzaniu, czy faktycznie wszystkie koty są tak szare w nocy. To był wideoklip, to jest wideoklip dla zespołu The Gold Bricks. I tutaj moje pierwsze pytanie. Jak doszło do tej współpracy między wami a zespołem? Czy zespół znalazł was, czy wy do zespołu? Jakie były początki współpracy? How it started, maybe I will tell it in Polish. Jeśli chodzi o zespół The Gold Bricks, to nie był to pierwszy klip, który robiliśmy dla tego zespołu, w sensie, który ja robiłam, więc chłopakami się całkiem dobrze znamy i chyba nas teraz oglądają, albo przynajmniej oszukiwali, że będą, więc ich pozdrawiamy. Send greetings to The Gold Bricks. Chłopaki... Bo oni są, przepraszam, z Poznania? Tak, oni są z Poznania, my jesteśmy z Poznania, także Poznań się tutaj urządził z tym wideoklipem. Yes. To znaczy, Jose z Poznań animacją stoi swoją drogą. Tak, i został zaindoktrynowany tutaj po poznańsku, więc już jest prawie pyrą. Z chłopakami się znamy, bardzo fajny zespół, bardzo ciekawe podejście, odświeżenie takiej rockowej muzyki. Dla nas to też zderzenie z rockową muzyką było czymś, można powiedzieć, nowym. No ale jeżeli ktoś widział ten wideoklip, jeżeli nie widział, to zachęcamy z parę opcji. Piotrze, mówiłeś, że można go obejrzeć teraz nawet gdzieś w Gdańsku. Czy możesz tak. powtórzyć? Kinoporcie w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, tam właśnie do jutra odbywa się festiwal Opla. Właśnie, więc tam zapraszamy i tam go można obejrzeć. Pewnie nie tylko, ale przede wszystkim tam. Aktualnie w związku z tym można sobie przesłuchać słowa, które są bardzo ciekawą historią i ta historia nas naprawdę urzekła. To jest historia stricte komiksowa, więc od razu pomyślałam o tym, że to jest fantastyczny materiał dla Jose, który jest absolutnie zdolnym komiksiarzem hiszpańskim i międzynarodowym. Jest to historia o tym, że w pewnym miasteczku zaczęły się rodzić tylko i wyłącznie szare koty. Więc zaczął powstawać mini ruch oporu takich ostatnich kolorowych kotów, które postanowiły sprzeciwić się temu eksperymentowi i przywrócić kolor wśród kotów. To tak a propos, bez spoilerów, myślę, że reszta i co tam się wydarzyło można sobie zobaczyć, bo to jest bardzo mocno fabularyzowane. Urzekła nas ta historia, bardzo lubimy chłopaków, stwierdziliśmy, że super, zabraliśmy się do roboty. I oto jest, tak w skrócie. Jasne. No i właśnie, czyli z tekstu wynika historia, no ale jednak scenariusz czy plastyka pojawiły się jako pierwsze. No bo rozumiem, no pierwszy jest utwór, jest tekst i teraz słuchacie tego tekstu, słuchacie tej muzyki i czy widzicie to tak, jak my widzimy teraz, czy jednak pomysł, jak to przearanżować na
No bo powstał scenariusz, musiał powstać scenariusz, prawda? To nie jest przełożenie jeden do jednego tekstu. To co było pierwsze? Właśnie plastyka czy scenariusz? No punktem wyjścia do scenariusza były tak naprawdę słowa i one są już na tyle literackie, że ten scenariusz można powiedzieć, że był napisany. And you can say how was it? Like you got the lyrics and what happened next? Well, I remember listening to the lyrics and my first impression was that, whoa, I think I'm listening to Pearl Jam, something like this. So I knew with the text and with the idea that we were asked to create something like gloomy but grungy, also connected to the sound, which is very soft rock and roll, something like this. So that was the first impression, to create something that was connected to the sound, at least when it comes to the plastic idea of it. Czyli jak Kosta pierwszy raz posłuchał tego utworu, to bardzo mu się skojarzyło z Pearl Jam. I też oprócz tego, że ta warstwa literacka była dosyć mocna, znaczy była mocna po prostu, to jeszcze ta cała warstwa muzyczna była ogromną inspiracją. I od razu było wiadomo, że trzeba to ubrać w takie grungy, kurczę, to jest, nie wiem jak po polsku to powiedzieć, w takie brudne, świecące... Nie wiem, rozwiązania. Grungy po prostu. And glowy. Myślę, że to jest silniejsze jednak po angielsku. Czyli takie brudne, świetliste rozwiązania plastyczne, które będą wprowadzać w klimat tego całego Great City. I tak naprawdę tutaj mocną inspiracją była ta warstwa muzyczna również. Czyli scenariusz scenariuszem, ale plastyka obrazu była wypadkową tego, co się działo w muzyce. I to chyba widać. Yes. It's visible. And I remember that but at the time I was reading 1984, so it was very connected to this idea of this, you know, universe where everyone's supposed to fit the norm and you have this outcast or this sort of like group of people who were fighting. And they're like, know, from Orwell in 1984, yes. Mm-hmm. Jest tutaj bardzo mocnym skojarzeniem, był 84 Orwella i rzeczywiście życie w miejscu i w społeczeństwie, w którym wszystko jest kontrolowane i w którym trzeba się bardzo mocno trzymać norm. I to skojarzenie też wywarło bardzo mocne piętno na tym, co się wydarzyło dalej z całym ambientem wokół tego klipu i miejsca, w którym została osadzona historia. Mhm, jasne. Ale właśnie ja tak, tutaj będą spoilery oczywiście, bo o historii dalej chciałbym porozmawiać, bo tam jest ten kociak złoty, który, jak nie mam, staje się takim tygrysem ogromnym na koniec, takim ala tygrysem. No i oni go chyba... Piotr już wszystko powiedział, już nie ma co oglądać. Nie, dobrze, żartujemy. To mój spoiler. Dobrze. No, ale oni go zabijają, tego tygrysa. So what was the idea about Goldie? Well, a tiger is still a cat, but it's, you know, just a big cat, and it's supposed to have this ferocious sort of idea, which is the main conception of the Goldie character, which is supposed to be the combination of all these colors and create this super high contrasted version between this gray, bluish, sort of gloomy town and this super intense, highlighted version of this unified anarchists. Tak, właśnie. Jakby pomysłem było stworzenie bohatera, który rzeczywiście, tak jak Jose powiedział, będzie w dużym kontraście do tego szarego społeczeństwa, do tych szarych kotów, które rzeczywiście próbowały w jakiś sposób wytępić ostatnie przejawy koloru. I ten kontrast musiał być naprawdę duży. W związku z tym głównym bohaterem wypadkową różnej sekwencji zdarzeń tego tej szajki ostatnich kolorowych kotów jest Goldie, czyli jest bohater prawie jak z gry. W związku z tym też w kontekście animacji zostało zastosowanych bardzo dużo szwęków, takich szwęków wyjętych
wprost z gier komputerowych czy z intro do gier komputerowych, żeby jeszcze bardziej nawiązać do tego, że stawiamy wam bohatera, który ma odmienić losy świata i on samotnie tę walkę toczy, ale przy okazji jest też mocną przeciwwagą dla tego całego społeczeństwa. Plus is the perfect occasion because the group is called the Goldbricks. So. Yeah, by accident, zupełnie przypadkiem, ten kot jest złoty i powstał z mieszanki wybuchowej, która nazywa się Goldie, także zupełnie ma to związku ze sobą. Nie, wiemy jak to jest z przypadkami. Dobrze, ale jak jesteśmy przy technice, to może przejdziemy do obrazków, jak powstawał wideoklip. Okej, to jest nasze nieskończone pole obrazków. Dobra. You can show the sketches first if you want. A jeszcze podpytam, dlatego że przyznam, ale ja generalnie to jest wstyd. Dla mnie osobiście nie jestem bardzo komiksowy. Znaczy ja znam częściej twórców komiksów niż same komiksy. Na ile to, co oglądamy, jest zbliżone do komiksów Jose? Czy to jest, rozumiem, to jest jego plastyka, tak? To jest jego świat, czy nie? Czy on tu stworzył coś zupełnie innego niż jego komiksy? The question is if the comic that is shown in the video clips is like a typical style of your comic drawing or something totally different. Quite different, because normally comics are ruled by lines and the drawing itself is more intense, while I think in animations, especially in something like this that needed to be more impactful, more plastic, we needed more colors. So lines were somehow thrown away a little bit, but my style is more connected to lines and things of this sort. Mm-hmm. Czyli rzeczywiście tutaj to była też nowa jakość, nowe wyzwanie dla Jose, w związku z tym, że jego język komiksowy opiera się na liniach, jest, można powiedzieć, bardziej uporządkowany, a tutaj wymagał tego, żeby ta plastyka obrazu była gęstsza, żeby była żywsza, żeby miała zupełnie inny charakter, bardziej, można powiedzieć, freestyle'owy, that it's more freestyle. Mm-hmm, mm-hmm, yeah. I tutaj są, możecie zobaczyć character design poszczególnych kotów, bohaterów. Which we changed this at the end, because it looked too similar to those, so I decided to take to just change it. Yeah, so Goldie został, akurat jeśli chodzi o ten sketch, to Goldie został zmieniony w związku z tym, że za blisko estetycznie, stylistycznie był z resztą Shaggy, a cały pomysł był jednak o tym, żeby wydobyć z niego tego prawdziwego bohatera, ten pik całej akcji wartkiej zresztą. W związku z tym tutaj Goldie wygląda troszeczkę inaczej, ale też miło zobaczyć prototyp Goldiego, like a prototype. Mm-hmm. Yeah, funny story, when I was creating the characters, we were in quarantine at the beginning, and I was staying with a friend, and his son was the one who named all the cats. To jeśli chodzi o taką ciekawostkę, to postacie były tworzone podczas kwarantanny, gdzie syn znajomego Jose nazwał wszystkie kotki. Także imiona kotów nie wynikają bezpośrednio ze scenariusza czy z tekstu, tylko zostały nazwane przez naszego ghostwritera. What is the name of our ghostwriter? Ghostwriter. Yeah, because he named this. It was not in the script. But if it's a ghostwriter, we shouldn't get a name. Well, he might be anonymous for now. Okay, so anonymous ghostwriter. Także to jest... Tak, a propos prototypu Goldiego, to on wygląda trochę jak taki maoryski kot, bo to mi przypomina tatuaże, którymi Maorysi się pokrywają. It's like a to jest znów luźne skojarzenie. Related. Like ethnic kind of cat with the tattoos over here. All right. Yeah, maybe it looks a little bit like
I don't know, Egyptian like or something like this, but the idea was to create something that was shaped like simple, so it's very kind of simplistic with this angular sort of moods, and keep the intentions in the face. Yeah, czyli jednak pomimo tego prostego kształtu, nie do końca związanego z żadną konkretną rasą, to Jose w charakter designie postawił przede wszystkim na mimikę i na wydobycie tego charakteru za pomocą, powiedzmy, twarzy. Nie wiem, czy można mówić mordki, no można. Of course, each one was designed like the A-team, so each of them was like, you know, the scientist, the fighter, the mathematician, the brains and sort of like, you know, the A group. Ponieważ jakby w tej warstwie wizualnej też zachęcamy do obejrzenia tego wideoklipu, ponieważ tam jest poukrywanych bardzo, bardzo dużo małych zabawek, które rzeczywiście można odkryć za którymś razem. W zasadzie nie ma przypadkowych elementów i też pomimo, że tam była ta podstawowa szajka, która walczyła z szarością w Grey City, to każdy z nich miał za sobą jakąś historię, każdy miał jakąś funkcję, więc tam naprawdę pod kątem wielu warstw, które można zobaczyć, się mnóstwo rzeczy dzieje. No tak. Dobra, co możemy jeszcze pokazać? Co my byśmy? If you want to show the story. A ja zachęcam do zadawania pytań, tak a propos, słuchaczki, słuchaczy, można pisać pytania, komentarze na YouTube albo na Facebooku, będzie to widoczne, będzie przeczytane, będzie odpowiedziane, jak nie ma. Tak jest. Słucham. Tylko musisz tam czytać, bo nas tam nie ma na Facebooku. To oczywiście, sobie... tak, ja jestem tutaj, już ustaliliśmy, jestem tą... No dobra, Dessler, to nie mamy Dessler, animacji. Taki klasyczny storyboard, czyli rzeczywiście analiza poszczególnych części, która została przełożona na język wizualny w bardzo prostej formie. To jest też nasz prototyp do początkujących animatorów i też widzimy to po swoich studentach, że jest to żmudne, nie wygląda może jakoś bardzo interesująco, ale mimo wszystko storyboardy są ultra ważne i poukładanie sobie tego w klatkach, poukładanie sobie całej tej dramaturgii po kolei jest bardzo ważne i też wiadomo, że ten etap storyboardowania jest żmudny, wymaga najwięcej pracy, przede wszystkim kreatywnej, ale młodzi animatorzy, nie omijajcie tego, bo to jest ważne. Także tutaj mamy fragment storyboardu, wyglądał to tak. Następnie storyboard został już przeformatowany przez pierwszy steel frames, przez layout taki, jak miał być. I to też jakby podkreśliło ustawność tego storyboardu i to, że rzeczywiście ta sekwencja zdarzeń ma sens i tak chcemy, żeby została wyprodukowana. Niektóre rzeczy były długo work in progress, jak to w życiu, ale finalnie się udało. O, to jest Goldie, czyli tak przeskoczyłam trochę niechcący do Goldiego. Tutaj można zobaczyć, jak Goldie rzeczywiście wyglądał. To może przyjdziemy od początku. Tym, którzy nie widzieli wideoklipu, przedstawimy parę obrazków. I was revisiting this the other day and I was laughing so hard with the tiny things I put here. Like, I don't know if you can see, but here it's like, you know, the Cat Yorker and Cats premiere and yeah. Cat Donalds. Tutaj więc zebrali pokrywanych mnóstwo, a tutaj Burdel miał. No właśnie to jest to, że cały fan był w tym, żeby rzeczywiście poukrywać mnóstwo dziwnych rzeczy. Nawet jeśli ktoś to obejrzy tylko raz i 90% nie wychwyci, to cieszy nas każdy, kto wychwyci chociaż jedną kolejną nową. Mi się Great Hospital podoba. Jest też. Tutaj właśnie, być może to się da jakoś lepiej pokazać. How you did it? I think. Oh, wow. Tutaj widzimy poszczególnych bohaterów tego kociego podziemia. Każdy z nich rzeczywiście kombinuje na swój sposób, jak
jak przeprowadzić tę akcję. Jest Goldi, Goldi już tutaj się powoli tworzy w wyniku grubych obliczeń. Także to jest nasz ruch oporu w tym nudnym mieście. Jeśli chodzi o sceny, to też było ciekawe z punktu widzenia animacji, dlatego że jako animator pracowałam ze scenami, które były naprawdę ogromnych rozmiarów. To były pliki, które czasami miały, o Jezus, po 10 tysięcy pikseli, więc mnóstwo czasu też zajęło wymyślenie pewnej optymalizacji, a z drugiej strony nie chcieliśmy tracić tego potencjału widescreenów i pracy kamerą w poziomie. W związku z tym jakby to rozwiązanie długich plików było niezbędne, ale no kto robił przynajmniej 4K w jakimś dużym afterowym nagromadzeniu warstw, ten wie, że 10K może być trudnym wyzwaniem. Na szczęście komputer uciągnął i wszystko się udało. Tutaj nasi bohaterowie jadą na akcję, czyli rzeczywiście już się zaczyna dziać cała partyzantka przeciw szajce szarych kotów. No i jest Great City Hospital. Także tak jak widzicie, wszystko tutaj rzeczywiście jest mocno dopracowane. Fajnie się też pracowało na detalach typu światła, które mogły korespondować z muzyką. To też były takie animatorskie zabawy, które wchodziły w interakcję z warstwą muzyczną. You want to say something about Great Hospital? You're saying good things, for sure. W jakim programie powstawał? What was your software that you drew? Photoshop. Photoshop. Czyli tak klasycznie. Which was a challenge because it reached to a certain point where my computer was about to just take off. Yeah, with this resolution, I suppose, for you was also not easy. Czyli mieliśmy oboje pod górkę, wsparcie pakietem Adobe. Projekt powstawał w programie Photoshop, ja to animowałam w programie After Effects. Chyba niektóre rzeczy dorabiałam w Cinemie, ale jakieś takie nie za duże. Raczej tutaj to było przygotowane, pracowaliśmy symultanicznie tak, żeby opracować kolejność warstw i tego, jak to zrobić, żeby poszło szybko. Szybko nie poszło, ale... Właśnie miałem spytać o to. Ile czasu? We did it. Wow. It was a challenging run, but... Yeah. I don't know how long was it. Maybe it was months. Yeah, like half a year, maybe. Yeah, probably around 5 months, 6 months, something like this. Yeah, plus animation. No, pozdrawiamy chłopaków z Goldbricków jeszcze raz i życzymy wszystkim takich cudzysłowie klientów, którzy rzeczywiście mają czas i cierpliwość, żeby poczekać. Znaliśmy termin od razu i wyrobiliśmy się w tym terminie, ponieważ zespół Goldbricks miał taką kampanię, że co miesiąc wypuszczał do innej piosenki inny klip, więc tam nie było zmiły, że będzie po terminie, ale dostaliśmy informację na tyle wcześniej, że pracowaliśmy nad tym z dobre 8 miesięcy, włączając wszystko od pomysłu do produktu i rzeczywiście to był taki optymalny czas. Raczej nie dałoby się zrobić tego dużo szybciej, nie było sensu robić tego dużo wolniej, ale i tak nie było to krótko. Także tutaj źli bohaterowie, którzy robią doświadczenia na kotkach, które się rodzą kolorowe, a następnie są przerabiane na szare. So, what you can say about those characters? Maybe some inspirations. Well, these are the evil doctors. Basically, it's very much like, you know, Frankenstein. Well, then his assistant, basically, that looks like your dog. Thank you. No, I'm joking. I can show inspiration for this character. Okay, mam w domu małego mopsa i podobno to był ten zły charakter, więc. Kończymy rozmawiać, to też musimy porozmawiać. Ale rzeczywiście, inspiracją był Frankenstein, jego asystent, czyli bardzo, bardzo, bardzo mocno inspiracja tymi złymi charakterami. Dobra, co mam dalej?
Tutaj mamy scenę. Nie wiem, czy w ogóle możemy pokazywać to po kolei, bo zaraz się okaże, nie ma sens tego oglądać, ale nie, dobra. Tutaj mamy scenę, pierwszą scenę walki. Dodam, że tych scen było całkiem sporo, w sensie takich wzlotów i upadków. So many twists, like a plot twist, oh, yeah. The characters. Facing adversity, you know, tak, the difficulties of the road. Co chwilę im się udawało, nie udawało, więc ta akcja jest bardzo gęsta. No i tutaj pierwsza linia obrony naszego złego mopsa, kota. Koto mops. No ładne rzeczy. Teraz. W ogóle dzisiejszy wieczór widzę, że jest o psach i kotach. Można by tak podpisać Opla na żywo, ale w domu, bo najpierw było o psim polu i tam, jak wspomniałem, o psach, i ja tam w ogóle podpadłem wszystkim kociarzom, bo powiedziałem, że najlepszy przyjaciel to pies, a dostałem zaraz komentarze, że nie, bo kot też. No i no właśnie. No to są trudne sprawy. Wszystkie, z każdą istotą można być w bardzo dobrej relacji. Wodzie, zwłaszcza w świętej ziemi. Do you prefer cats or dogs? I'm a cat person, so it was right at my alley. Okay, so it explains a lot. I'm dog person. I'm dog person. So it's 2-1. This pink cat is really, really nice. No i tutaj parę screenów z tego, co się działo. Może pokażemy je szybko, żeby nie spoilerować za bardzo. Są sceny pościgu. Są sceny pościgu klasycznego, pościgu helikopterowego. Lots of US movies inspirations, like the real... Yeah, very American-like chase, you know, mm-hmm. that... is going against them because the music is also in English, so I gathered that, you know, we should try to keep it culture wise in a position that was more mimicking this British and American sort of video clip or, you know, to take from the back of the American culture a little bit and make these hints towards them. I think it's really visible. Mm-hmm. To jest bardzo dużo zaczerpnień rzeczywiście z amerykańskich pościgów, z amerykańskiego sposobu pokazywania zbrodni kary, znaczy kary. No, może nie przechodźmy do finału, bo już wszystko powiemy. Tak swoją drogą, to ja za każdym razem, jak oglądałem wasz wideoklip, to miałem skojarzenia ze zwiastunem, czegoś więcej, czegoś większego. I stąd... Mamy tego złego bohatera. O, mamy koto mops, przepraszam, mopsie. Zobaczmy, czy to... Ale wiecie co, tak jeszcze a propos właśnie o kotach i psach, bo tutaj mamy komentarz. Koty rządzą super charaktery, tutaj Radek napisał, a powiem taką ciekawostkę, że moja mama, która ma dwa psy, pekińczyki, mówi do nich często koty. No. Ty kocie, kocie. No. Kotek też, z wielkim, wielkim psem, ale ma na imię kotek. Także tutaj ponad podziałami. Dodać, że a propos właśnie tych różnych ujęć, rzeczywiście mamy i zbliżenia, i bliskie, i plany ogólne, różnego rodzaju zabawy z perspektywą, jakby ten pościg staraliśmy się zrobić maksymalnie dynamiczny i rzeczywiście w kanonie tych legendarnych amerykańskich pościgów. Jest police straight out of Compton. Catron. Catron Compton. Straight out of Catron. Tu mamy dalej. Usłyszałem nieco inny utwór przy tej scenie i przy waszym komentarzu. Możecie się domyślać, jaki. No w każdym razie. Mam pytanie, bo wspomniałem o tym, że oglądając ten wideoklip miałem poczucie, jakbym oglądał zwiastun czegoś więcej. I to jest pytanie, no macie takie mocne charaktery, mocne postaci. Nie myśleliście o tym, żeby na przykład zrobić serial o przygodach tej zgrai?
We didn't think about my kind of series after that because of the characters, but I think it's not a bad idea. I mean, we need to ask the Gold Bricks if they want to make a soundtrack or something to make it legal because we they own the rights. Nie jest to głupi pomysł. Rzeczywiście, nigdy nie myśleliśmy o tym w ten sposób. Maybe you know, cats in the city, cats in the town, cats in the moon. You know, that could be like a episodic thing. No. Bo jak sami wspomnieliście na początku, że tak naprawdę każdy z nich, i to widać w tych ułamkach, w tych ułamkach sekund, jakie widzimy, ma swoje życie, ma to jest jakąś biografię ma, tak? Także można to naprawdę fajnie rozbudowywać. Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł i żałuję, że się nie spotkaliśmy, jak trwała pandemia, bo na pewno przyszłoby nam to łatwiej. So the pandemic ends and to think about it, but the contract with Netflix will be for 2025. Oh, yeah. But Netflix would buy anything, so... Okay, so thank you, Piotr. We will call you back. Zadzwonimy do ciebie, jak już Netflix nam to kupi, zostajesz naszym producentem. Będziesz dbać o to, żeby się tam wszystko zgadzało. A pomysł jest głupi. Rzeczywiście warto wrócić do tego. Zwłaszcza, że oglądamy ten klip i to nieskromnie muszę przyznać, że chyba oboje mamy ogromny sentyment. We both really like to watch it again. I co jakiś czas włączam to sobie, Jose też, i wtedy przychodzi na myśl, że ale to był piękny projekt tak naprawdę. Bardzo ciekawy, rozwojowy, mnóstwo zabawy. To zresztą widać, że tam się bawiliśmy każdym elementem. Zero stresu. Super. Także kto wie, who knows. Maybe we will extend this idea. I don't know. Tutaj jeszcze mam taki komentarz. Cały czas proszę kontynuuj. Natomiast komentarz co do tego pomysłu serialu. Właśnie taki serial mógłby przełamywać niechęć do kotów i zły PR na ich temat. To zależy pewnie, którą postać byśmy... Który charakter, no tak, dokładnie. Yeah, if you want to break the bad fame of cats that are really not bad nice. Fame? I don't know how to say it in a nice way. Mm-hmm. But yeah, if we extend the idea of cats, it depends which character we will develop. Like if we develop the bad character... If I would have to choose between one of them, you mean? The pug one. Oh, yeah, that would be it. to nie jest głupi pomysł, rzeczywiście. Zwłaszcza, że złym charakterem okazał się pies ukryty w skórze kota. I really feel sad. Dobrze, przejdźmy do dobrych kotków. Tutaj atmosfera grozy, burza oczywiście w kulminacyjnym momencie. Is the lighting. Tak, w każdym piku akcji trzeba jeszcze dołożyć do pieca, więc jest burza, pościg, policja. Jest Wagner. Jest Wagner. Jest Wagner. No i tu się zaczyna plot twist, czyli tajna broń ostatnich kolorowych kotów, Goldie, z najazdem na Goldie. Pozdrawiamy chłopaków z The Goldie Bricks. I co dalej? I tutaj jest nasz Goldie. Tak, jak już wspominaliśmy, tak został rozszerzony ze skromnego, chudego koteczka from the nice, tiny gold cat. Well, the idea of this was to create something that was not as similar as the other cats, who were very slim, very rectangular-like. So the idea was to create something more like, you know, monumental in some sort of way. So as big as it was, the better. And you know, you have this sphinx ears of the cats, but also this sort of cheeks of one of the purple cat. You have the tail of one of the other cats, some spots like the other cats. So it's, if you look closely, there's like
hints of every single cat there. Niesamowite, czyli rzeczywiście w zamyśle tego kota, tego nawet ja nie wiedziałam, są różne części tych kotów, pozostałych bohaterów. W związku z tym rzeczywiście jest to taka fuzja tego całego kolorowego dobra, które ma walczyć z tą smutną szarością. I tak właśnie powstał Goldie. Goldie robi Goldboom. I po Goldboom dzieje się ostatnia scena, czyli rzeczywiście ten stworzony pierwiastek, który ma spłynąć z deszczem i naprawić całe Grey City, działa. Jak to się wszystko wydarzyło w ruchu, do tego zapraszamy, do obejrzenia tego zapraszamy już w formie animowanej, a tymczasem zostało nam troszeczkę czasu, to może ktoś ma jakieś pytania, które nam przeczyta Piotr. Dokładnie tak. Tutaj bardzo Ci dziękuję, że też powiedziałaś to o tych pytaniach na zachętę. Można pytać, bo jest fajna okazja. A ja chyba po naszym spotkaniu, chociaż nie mówiłem, że nie lubię tego robić w trakcie festiwalu, jeżeli mam na festiwalu wideoklipy i żeby je wrzucać, na to jest czas po festiwalu, ale nie wiem, czy nie wrzucę po prostu jednak. Tak, wieczorem, piątek. Piąteczek, piątunio, tak. Ostatnie pytanie ode mnie. Jakie macie plany? Co wy teraz robicie? Co przed wami? Czy jakiś film, jakiś mapping, jakiś komiks, czy wideoklip? What is your plan for the future? My plan? Yeah, well, to survive. Anything comes. Well, probably I will stick to comics, but animation was a great thing for me. It was a great exploration. And I think you can take it, because comic and animation have a lot of similarities. So, you know, it's just parallel ways to explore storytelling, which is basically a very interesting thing for me. So either way, I would be interested to explore those. W dużym skrócie chyba Jose wziął sobie do serca pomysł serialu, bo stwierdził, że idzie w kierunku komiksu, ale jednak ta fuzja z animacją nie głupi pomysłem. Maybe do you have some project that you're working on right now that is nice? I suppose all of them are nice. Well, right now it's just a PhD project, which I cannot really give away too much, or, you know, I will be failed. but yeah, it's gonna be something very nice, looking forward, but also, you know, I'm working on a mural right now that we want to make this animation with it too, so mm-hmm. that would be interesting to explore as well. You know, every opportunity to upgrade something to something that it's providing more impactful sort of effect would be even better. Bo warto wspomnieć, że razem z Jose prowadzimy pracownię na Uniwersytecie Artystycznym na Wydziale Malarstwa. Mamy pracownię w pracownię. Nasza pracownia zajmuje się mappingiem, Jose pracownia zajmuje się komiksem, fantastyczna pracownia. W związku z tym aktualnie Jose pracuje nad doktoratem. Zdaniem to jeszcze nie zdradzę zbyt wielu szczegółów, ale myślę, że trzeba zapiąć pasy, bo naprawdę znając Jose może być ostro. Także aktualnie na tapecie jest doktorancki projekt. Jeśli o mnie chodzi, to ja na co dzień idę bardziej w kierunku multimediów, mappingu, wideo, scenografii, więc tym się zajmuję na co dzień. Mhm. Właśnie pisałam z trzech produkcji, dwóch musicalowych i jednej operowej, bo jestem mocno into opera i formy muzyczne, więc na razie mam chwilę odpoczynku, zobaczymy, kupiłam sobie bardzo dużo książek, a gdzieś tam w okresie letnim i jesiennym szykują się kolejne produkcje. Fajne, bo jedna jest w Buenos, druga jest na festiwalu w Estonii, także będzie ciekawie. Trzeba zebrać siły. No i oczywiście serial. Już zaczynamy pracę nad serialem. Mamy kartki gotowe pod biurkiem. Także Piotrze, zostań z nami po tej rozmowie.
Oczywiście, jak najbardziej. Dobrze. No cóż, ja jeszcze tak jako ciekawostkę dodam, że Karolina była już na Opla parę lat temu z wideoklipem Herbu Warkoczyk, który wówczas był dla Marcina Zabrockiego, był wówczas i na Opla, i u Jacha, także powracasz tutaj z tym wideoklipem, co mnie bardzo cieszy. No dobrze, to w takim razie tu już kolejny komentarz, że już jest pierwszy przyszły widz serialu. O, wiecie? First viewer. Już mamy tak. Karolina Jacewicz i Jose Jimenez Munoz byli moimi gośćmi. Oraz wideoklip o bandzie kotów walczących o sprawiedliwość. Not all cats are grey at night dla zespołu The Gold Bricks, tak jak powiedzieliśmy. I drugi też. Już mamy kolejny komentarz. Czy już dwóch widzów? A? Super, dwóch widzów. Pozdrawiam serdecznie. Wideoklip do końca roku możecie zobaczyć na festiwalu Opla, tylko musicie znaleźć sobie na mapie Opla miejscówkę, w którym mieście, co jest, gdzie, no kurczę, tak to funkcjonuje. Trzeba po prostu troszkę aktywnym być, żeby odnaleźć Opla. Opla nie jest taka, że nie, trzeba poszukać. I dziękujemy Ci, Piotrze, dziękujemy za rozmowę i dziękujemy też za świetną robotę, którą robisz z festiwalem. Tak jak wspomniałeś, już pierwszy kontakt mieliśmy, w związku z tym od tych wszystkich, przez te wszystkie lata śledziłam Twoje poczynania i niestrudzenie tam aktywizujesz polską animację i nie tylko, i inspirujesz i młodszych i starszych, także dziękujemy bardzo. Mhm. Dziękujemy bardzo. Tak jest. Dziękuję, trzy razy dziękuję. Po prostu, bardzo mi miło. No, kończymy. Kończymy, ja zapraszam wszystkich jutro od 18. Mogę tylko powiedzieć, że jutro jest dzień transowy, w tym sensie, że rozmawiam z trzema autorkami trzech filmów z kategorii forma anime, a kto śledzi Opla, ten wie, o co chodzi. Forma anime pod patronem warsztatu formy filmowej, czyli, no, czyli to, co miłośnicy animacji lubią bardzo, bardzo, bardzo. To jutro od 18, a za dziś bardzo Wam dziękuję i tak zostajemy, także nie musicie się od razu wycofywać, ja nas tylko odłączę jak w Matrixie. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, za słuchanie. Spokojnego wieczoru. Bezpiecznego weekendu i spokojnego wieczoru. Tak jest. Do